dobry widzowie. Dzień dobry. Plan był inny. Plan był poszukać mikrofonu. No i jest troszkę na grzybki. Ale jak zaczęło lać. Tak, tak leje. Taka pompa, że szok. Chciałam iść na cmentarz posprzątać. Mówię, pójdziemy na godzinę, dwie. Teraz wszyscy jadą. Tak, a później mówię na cmentarz. No ale jak przy takiej pogodzie? No nie da rady, no tak zaczęło lać. A tam będzie bagno w tych piachach to. No i nie wiem, czy to widać, ale jakie u nas jest niebo. Jakie czarne niebo, no. Tak, jest zachmurzone. Także nie da rady. I co to te twoje paluszki były? Czy co to było? Racuchy, paluszki? Tak, paluszki, racuszki. Bardzo dobre. Tak. Becia już prawie wszystkie zjadła. Na drugi dzień, tam jedna z was się pytała, chyba Ela, jak się nie mylę, czy one na drugi dzień są miękkie, czy nie. Powiem ci, Elu, że jeżeli schowasz do woreczka, to są miękkie. Jednak drożdżowe, jak się zrobi, to są takie, mi się zdaje, że bardziej twarde. A na tych, a na troszkę do pieczenia są miękkie. Jak się schowa do woreczka. Ale my jeszcze dzisiaj podejrzewam, że nie wiem, czy nam na niedzielę, może na niedzielę nam tylko wystarczy do kawki i koniec. Bo ty tak wczoraj tak sobie podchodziłeś. Przecież to ty tak cały czas wyjadłaś. To wyjadł. W nocy jadłaś. Wyjadłam. No wyjadłaś, ja widziałem w nocy. Oczy zamknięte, niby udaje, że lunatykuje. A szła środkiem pojechał. A Becia do tego, do kuchni i szama. Tak. Ale patrz, jak szybko idą chmury. No. Bo tu się czają następni. Nie, no w taki deszcz ja nie pójdę nie, na cmentarz. Chcę, żeby zmoknąć i zachorować. No. O, dziewczynka idzie z psem. Wiecie co, Maja nasza w ogóle nie chce wychodzić w taką pogodę. No taki negus. No, zaprze się i koniec, ona nie idzie już. Można ją normalnie, jakbyśmy nie mieli jej szelek, tylko taką zwykłą obrożę jak na szyję, to można by jej było głowę urwać i ona się nie ruszy. No. Nie i koniec. Trawka ją szczypie w łapki. Tak. Mokra trawka, nie? Ale ludzi. Nie, to chyba. Damy sobie spokój. A jedź się, przejedziemy, zobaczymy. A nóż przestanie padać. Ale nie, chyba. Dzisiaj sobota, dlatego tak ludzie wyruszyli. No bo ty tak mniej więcej ten film obejrzałeś i tak mniej więcej wiesz, w którym miejscu mógłbyś. No ja wiem mniej więcej, gdzie zgubiłem. Ale jak on leżał w piasku i zaczął padać, to on już teraz, jest utopiony. No. Mniej więcej wiem. Kurde, ale te chmury są tam właśnie, zobacz. Zobaczymy, przejedziemy się. Co nie? No, możemy. Chociaż ja myślę, że chyba nie, bo jest za mokro. To jedź sobie, objedziemy gdzieś tak. Tędy sobie przejdziemy. Zobaczymy, mokro, może. Może w Dino kupimy wodę. Musimy kupić wodę, bo nam się skończyły naboje. Bo nam się skończyły nasze naboje do tej do naszej. Do Soda Stream nam się skończyły. I słuchajcie, w Media Expert oni chcą za wymianę naboju, tak? Wymianę to jest? Czy... No, wymiana. No, wymiana. Chcą 50 zł. No. A na Allegro znaleźliśmy 12. Wymiana o jednego naboju jest 12, więc jest to naprawdę duża różnica, bo my mamy w sumie 3 naboje, żeśmy mamy do wymiany. No to by było 150 zł, a tutaj nas wyniesie 36 zł. To jest okropna duża różnica, nawet jeżeli zapłacimy 12 zł czy tam 18 za wysyłkę, to dalej się nam opłaca. 18 zł wysyłka. Zobacz, jak tam jest ten, co? Czarno, to nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Nawet nie ma co. Ja nie chcę... Będziemy tacy mokrzy? Nie, nawet nie idziemy. To nawet, no, chodzić takie coś, to nawet majci szkoda. Tak.
Ona będzie cała mokra, nie. Ona tylko tu na osiedlu pojedziemy, co nie? No tutaj do Dino, no, czy do Dino. Tam? Nie, tu. Tu? Po co aż tam jechać, nie wiadomo gdzie. Co? No tam będziesz miał gdzie z nią wyjść. No to co, wyjdziesz, tak? No to dobrze. Becia pójdzie do Dino i wyjdzie z Mają, a ja popilnuję samochody. Tak? Tak. O, pan jaki mokry. No. O kurde, widziałeś jak on wyglądał? No leje Majunia. No, ale rano, gdzieś tak o godzinie 7, to powiem wam, że takie ładne słoneczko u nas świeciło, że... Ja nie wiem, bo ja byłem o 5. Normalnie ta nasza Maja, nie wiem, czy to przez to właśnie, że jest, praktycznie. Tak, że jest tak mokro, czy to dlatego, że ona się już robi stara. Praktycznie od 2 tygodni ona codziennie wychodzi w nocy na dwór. Tak trzecia, czwarta. To... Tak. No, do 5. Chociaż jesteśmy z nią o 10, 11 na dworze, żeby jeszcze zrobiła swoje potrzeby, to ona o 4, o 3 potrafi się obudzić i ona woła na dwór. No i robi normalnie wszystko, nie? Tak. Bo wieczorem nie, bo jest mokro, ona nie będzie chodzić. Troszkę siknie i koniec, no nie? No. Czekaj, bo ten z tyłu wiem, już... Wiem. Ale jaki ładny. Citroen. No, tam czarne chmury idą takie, że ta. Ojej. To co ty, to będzie wszystko mokre. No. Ja myślałam, że to wiesz, tylko troszeczkę popadało, ale to... A to nie, to dopiero jutro ma być ładna pogoda. Może jutro pojedziemy, nie? No, może jutro. Zobaczymy. No, bo bez tych naboi, to my normalnie nie żyjemy, jak nie mamy wody, nie? No, każdy tak. Sobie nalał sobie butelkę i miał swoją. No, nie, my dużo wody pijemy. O, 6,32. 6,32? Drożeje. Czekaj, bo ci wejdą pracowniki. O, pracowniki idą chyba. No. Z Azji. W Żaganie dużo ich pracuje, nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo tych. Azjatów, no. Ale oni normalnie pracują. Oni z Bangladeszu chyba są. No, oni pracują. Skąd oni są? Oni szyją różne poduszki. Tak, ale bardzo dużo. Kółeczka dla psów, nie, dla kotów, takie. Ale wszyscy pracują u nas. Tak. Jest ich multum, to powiem. Ja nie widzę. I tam oni ich... nie przeszkadzają, oni są grzeczni. Bardzo grzeczni. Ja nie widzę, żeby oni gdzieś wysiadywali, żeby cokolwiek złego robili. Normalnie chodzą na zakupy, chodzą normalnie do pracy. No, patrz, stoi hulajnoga dalej. Tu dojechała i no, koniec. Ona już parę dni tu stoi. No. Jedna tu, druga pod koszarami. Tam się nie spieszy, bo jest ślisko. Tak. My sobie pomalutku. Drinberg. No patrzcie, nie wiem, fabryka. Czy to widać u was w kamerce, ale są takie chmury. Widać? Nie widać pewnie, że... No takie chmury, że szok. Ja nie będę. Ale jak ma być 20 stopni od jutra, mam... to grzybów będzie za trzęsienie. No znaczy ja mam jeszcze zielone kitry w lodówce, a ile 4 woreczki zamroziłam sobie, to będę miała na zimę zielonki. Na zupkę. Na zupkę. Także. Mamy. Może podgrzybki też by były, no ale nie. Ale ja nie będę chodzić w lesie jak ten, jak jest taka pogoda. Co ty będzie tą ręką cały czas? Bo chciałam 5 wrzucić. Aha. Cały czas mi szturka łokcie. Nie wiem, czy coś chce, czy co? Żeby nie. Zjechać gdzieś krzaki? Tak. Także. A zresztą bardzo dużo osób pisze, że u was się pokazały grzyby. No, tak trochę opóźnione to jest, ale są. Ale są. Kanie wróciły, co nie? Z powrotem tak. Rosną. Ta pogoda jest bardzo dziwna. Cały czas teraz pada, więc nie idziemy na działkę. No nie, a mamy jeszcze coś do wyrwania. Ale nie idziemy, bo tam by trzeba było ognisko zapalić. No to gdzie to teraz? Ale nie, my nie palimy ogniska, kiedy wszystko jest mokre, dlatego, że będzie się okropnie dymić. Mamy drzewo oczywiście też suchego na działce, żeby rozpalić. I później podkładamy, ale takiego mokrego nie, bo to po prostu
będzie za bardzo to się grzać. Szkoda roboty. My mamy tak na uboczu działkę, także tam nie ma blisko jakichś bloków, żeby tam komuś przeszkadzał dym, co nie? Ale tak po prostu między sobą działkowicze po prostu ustalili, że no i ja nie będę komuś dymić, jak ktoś będzie odpoczywał, co nie? No, tak byśmy upiekli Bartusia czy tam coś. No, Bartusia. Co by to jadł, nie? Kto by to jadł tego Bartusia? Majcia chyba kostka. Tak. Chociaż ona też nie da rady, bo szczerbata, nie? Patrzcie, jak leje. Ale żeśmy. A narychtowaliśmy się. Tak. Na grzybowo ubrani. Ale to co? Ale to nic. Chciałam iść do tego, byłam jakoś, jak to się nazywa ten sportowy sklep? Do Martensa. Tak, no tak, byłam w Martensie, bo chciałam sobie czapkę kupić i wyobraźcie sobie, że nie ma czapek. Nie kupiłam, bo nic takiego nie było. A dziwne, nie? Że o tej porze nie ma czapek. Nie było. Pani powiedziała, że dopiero będą. A chciałam jakąś nową sobie fundnąć, czapkę. Bo ja kiedyś, tak, chodziłam bez czapki. Teraz nie wyobrażam sobie, żeby jak jest zimno, żebym ja wyszła bez czapki. Ja nawet teraz mam na głowie czapkę. Ja bycie nawet w samochodzie ma czapkę. No. Jest 10 stopni, a ja mam czapkę. No ale co? Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. Maja nawet ten. Zauważyliście, że Macia nie śpiewa? Nic. Cisza. Cisza, ona już nie chce wychodzić. Też pada, to nie. No, tak. Ale nie. Jak ją w nocy wyszedłem, ona załatwi sprawy, wyszła z klatki i stoi na chodniku. I ona się zamierza. Ja mówię, nie, idziemy na trawkę. Nie? I łapka do góry. I... Tak, ale to jest właśnie śmieszne, bo ona od razu wie, że też teraz pada i ona już nie śpiewa, ona już na działkę nie chce jechać. Ona w ogóle na dwór nie chce iść. Na dwór nie chce iść. Jej dobrze w domu. No, Bartuś jak zwykle w nocy obrzygał pół mieszkania. Co nie? No. No zawsze liże te włosy i później musi się pozbyć tego wszystkiego. Tak, on po prostu zwraca takie kule włosowe. No. To nie to, że on zwraca jedzenie czy coś, nie, po prostu jest to ślina i kule takie włosowe. A tyle tu ludzi. Normalnie. No widzisz? Ludzi jak mrówków. Chyba tam koło tego białego, nie? Czekaj. Czekaj, bo tam tu tak. Mnie, bo ja nie widzę tego krawężnika, wiesz, po prawej stronie. A to stronie. Może tu postawimy. Tutaj tak zrobili ten zjazd. No jest trochę lipa. Czekaj, bo chcę tutaj dać, ale ten musi wyjechać. Czy ty chcesz dać? Tu. A no. Ale on by się zmieścił. Za tym on postawił. Będzie jak kombinuje normalnie jak koń. Dobra, idziemy. 6:46. Czekaj, ja troszkę się może ten. Nie, dobrze jest. Tak? To tu już nic więcej nie stanie. No to jak ty kręciłaś? Masz malutki samochód. Nie, bo mi pani weszła akurat. Bliżej tego, nie? Tak, troszeczkę. No już się awanturuje, czyli nic z tyłu nie ma, a on się awanturuje, nie? Kupiłem taki lepszy czujnik za 20 zł, no i się włącza kiedy chce. Dobra, idziemy na zakupy. A, przestało padać, ale już dzisiaj. Ale słuchajcie, ale tam jeszcze są chmury. No, są potężne. Tu są chmury. No. I po drugie jest tak mokro. Już do lasu iść teraz, jeszcze tam przez te piachy. Tak. To Majcia to by po cycki była w ziemi. Dlatego... Bo nie chcę go potrącić. Nie chcę go potrącić. Jeszcze podziękował, nie? No. Beci się coś urodziło w głowie. Słuchajcie, stanęłam koło chłodni i jak zobaczyłam produkt jeden, to od razu wiedziałam, co chcę zrobić. I będzie przepis. Właściwie dwa. Co dwa? Produkty. No dwa produkty.
znaczy takie, jakby to powiedzieć, to jest bardzo znana potrawa, ale będzie wykonana po meciowemu. Tak, tak jakby z takich samych składników, a jednak nie takich samych. I myślę, ja jeszcze tego nie zrobiłam, a ja już czuję smak, jak to będzie smakować. Ale coś podpowiedz, bo taka potrawa to co? Nie, to nic nie będę podpowiadać. Może akurat ktoś zgadnie. Co Beci mogło się urodzić w głowie? Urodzić w głowie? No. Jak stanęła naprzeciwko chłodni, nie zamrażarek, chłodni i zobaczyła pewien produkt. W Dino. Także tam jest, nie ma aż takiego dużo wyboru. Ale no zobaczymy. Nie, na pewno zrobię. Na pewno zrobię. Ja nic nie mówię, bo zaraz powie Becia, że za dużo chlapnąłem. No i co? Możemy tylko powiedzieć, że do tego jedzenia na pewno będzie potrzebny ten. Turen. Mąka też. Ale już pada z powrotem. No i o, już pada, dlatego dobrze, żeśmy nie pojechali. Mąka będzie potrzebna, będzie do tego jedzonka potrzebne cebula na przykład. No. Ja dodam jeszcze boczuć. No. I to wszystko, i więcej podpowiedzi już. I jeszcze będą tajne składniki dwa, ale nie powiemy. Patrzcie, już pada. Dobrze, żeśmy... Bo ja już miałem plana, żeby... To dużo składników nie będzie. No nie. Bo praktycznie poczuć mąka, co ja powiedziałam, cebula, później jeszcze ten składnik i ten. To jeszcze dwóch? No, ten składnik i ten, a praktycznie to jest ten sam. Tak. I nie, bo jeszcze ty trzeba. No i dobra, już gadaj. I te, i tamte, tak. I to. No i. Ale już... ludzi, nie? Na cmentarzu jest. No już jest u nas pełno. Nie, miałam iść, ale nie, ja pójdę. Nie, jutro ma być ładnie, pojutrze. Tak, patrzyliśmy, że jutro, pojutrze ma być ładne. Podejrzewam, że na cmentarzu dużo sprzątania nie będzie, bo cały czas u nas leje. Więc ten kurz i to wszystko podejrzewam, że... Znak kropków i tak po tego. Tam tylko zagrabić te mokre liście. Wczoraj ogóreczki się przydały, nie? No. Lecia zrobiła pyszne jedzonko. Także te ogóreczki ekstra. A no bo już jeszcze jeden przepis. Co tu znowu szturchasz? Bo jeszcze jeden przepis mam zrobiony. No. Tylko ty już dzisiaj będziesz musiał film z tego zrobić. No. Co tam się dzieje? Ocieplają. Że zrobisz jeszcze z tego film? Nie zrobię. Dzisiaj będzie strajk. Patrz, jaki zjazd zrobię. No, to właśnie dobrze. No, że nie będą korkować, tak. Nie? Bardzo dobrze. No, klimatyzacja już na dachu. Patrz, już kafelki, wszystko. No jak oni mają zamiar w grudniu... Niedługo, za miesiąc otworzyć. Tak. Biedronka, jakie solary, patrz. No. Patrz, ile dłuższe jest, widzisz? Troszkę inny kolor mają te. Biedrona, jaka będzie wielka. Patrz, paliwo jakie. 6,39. Trzeba było przez miasto przejechać, bo światła nie działają. Zabierzemy was jeszcze. Dawaj gaz. Czemu zwolniła? Pani ledwo idzie. Co, ale to już widzisz? By nie szło. Ty jesteś nienormalny. No, zlało, ale fajnie. Wodę... Dobrze, niech pada, bo rzeki powysychały. Wodę kupiliśmy, ale to jest, no, jutro już będę... Jutro wyślemy. Tak, jutro już będę wysyłać, albo nawet dzisiaj. Albo dzisiaj się później pójdzie. Tak, bo później może nie być żadnej skrytki wolnej, wiesz? No, ale to jest ekstra przez impost, nie? Tak. Klas wpisuje, co chce, do kogo chce, wydrukuje etykietę, podchodzę do paczkomatu, on się sam otworzy. A mamy do paczkomatu, nie wiem, 20 metrów? To trzeba uważać, to skrzyżowanie tak, jest wiem, takie... Wiem, że tutaj mamy pierwszeństwo, ale... Ono jest takie dziwne, tak. Bo z kwiatkami idzie.
Chyba oświadczył. Będzie się przepraszał. A ja powiedziałam oświadczał, a ty przepraszał. Może coś na bagnie, wczoraj był piątek. Poszedł w miasto, gdzieś tam za długo był. No i teraz kwiatki. I jeszcze kropi. Jeszcze kropi, ale to co chwilę pada tak. Tego... Patrz ile ludzie nakrętek wrzucają. No. Widać było akurat, tak mam ustawione. Tak. Normalnie szoki. Całe worki. Nie? Całe worki nakrętek. Ale tutaj. No i dobrze. Ja sobie dzisiaj zrobię ten. A ja nie wiem, co oni z tych nakrętek robią później. No i oni je ten oddają do skupu. No i. A te pieniądze, no na dany cel, co jest tam napisane. No ale co z tych nakrętek później? No one idą na ten. No na przetopienie na plastik. Ludzie podejrzewam, wymiotu. że właśnie te nakrętki najbardziej poszukują właśnie. No niby może jakiś inny plastik jest nawet. Tak. No patrz jakie tu już mury idą. No. To. O, Iłowa! Burmistrz Iłowej. Kurde, wiecie co? W Iłowej taka potężna strefa inwestycyjna powstała. Potężne zakłady przemysłowe. Małutkie miasto, 5 tysięcy. Drugie miasto, Szprotawa, co tam nieraz jeździmy. Do Intermasze czy Brikomasze. Miasto 12 tysięcy. Pozyskało taką kasę na infrastrukturę, że kupili 8 autobusów elektrycznych. Zajezdnie będą budować, rozbudowywać infrastrukturę miejską, ścieżki rowerowe, aż na Nową Sól. I można? Można, nie? Tak. A nasz burmistrz kwiatki nam wszędzie funduje. I mówi, że nie można pozyskać żadnych pieniędzy. Czy on nie mówi? On nic nigdy nie mówi. No, a najlepsze jest... On tylko mówi, że on chce drugim razem zostać burmistrzem. Drugi raz. Tak. Ich stołek pierdzieć. No, a najlepsze jest to, że tej Szprotawie podmiejskie były z Żagania, czyli co? Żagańskie podmiejskie dostaną znowuż po pupie, bo stracą linię na całą gminę Szprotawa. Oni sobie otworzą własne podmiejskie elektryczne. Dostali kupę milionów dofinansowania. Tak. No, tak samo Iłowa, Szprotawa u nas. Tak to jest, jak się wybierze dobrego burmistrza. No. I ten... Bloki budują w Iłowej przecież, a takie małe miasto. No. Tak to dobry właśnie... gospodarz to jest dobry gospodarz. Tak, jak. A u nas dobrego gospodarza. Tak samo jak kiedyś brak. Nową Sól wyciągnął tak. Wadim, zrobił z tego miasto, takie dziadostwo było, a zrobił to, tak takie... prężne miasto, tak, tak urosło. Ja jestem w szoku, słuchajcie, ponieważ tam mieszka moja ciocia w Nowej Soli, więc ja tam jeździłam. Maja, nie wysiadamy. I tak jak teraz widzę Nową Sól, a jak widziałam ją kiedyś, no, jaka to słuchajcie, to jest tak nowoczesne miasto i tak dużo marzeń. No, ja jestem w szoku. No ile zakładów pracy. Tak, tamte Nowa Sól to się powiększyła ze 4 razy. No. Wieżowce budują, wszystko, no. Jakieś pieniądze mają, nie? A, nie będziemy narzekać. Także piękna pogoda, my idziemy do domu niestety. Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Bo pa, Majcia już śpiewa. Pa, pa.